Pytanie. Zadałem Iliasowi, on odpowiedział, powiedzmy, że mogę zrzucić jednego pluszaka i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw, czy to działa. Słuchajcie, programowałem to przez 2 tygodnie. Mamy nade mną 20 pluszaków, na liczniku jest napisane, zostało 20 i teraz naciskam magiczny guzik tym oto zwyczajnym paluchem, który każe wylosować jednego pluszaka i zrzucić na mnie jednego pluszaka i wy to będziecie widzieć w trybie na żywo, nie? Uwaga, naciskam guzik. Będziecie też słyszeć piknięcie. Leci? Ha! Pierwszym pluszakiem jest mewa. No, słuchajcie, te wszystkie pluszaki to są wszystko pluszaki morskie. Mewa jak najbardziej morska. Zobaczcie, ufundowana przez port lotniczy imienia Lecha Wałęsy w Gdańsku. Dostaliśmy od nich kilka takich zarąbistych pluszaków, naprawdę bardzo fajnie. Dzieciaki będą szaleć, wszyscy będą chcieli te mewy, to od razu mówię. Będzie z tego oczywiście filmik. Dzięki wielkie, no i dzięki wielkie też Michale za to, że jesteś z nami, że się bawisz tą naszą zabawę i pomagasz też dzieciakom. I przypomnę, mamy taką akcję pluszaki dla dzieci, dzieci z domu dziecka, dzieci ze szpitala. Zobaczymy, czy nas wpuszczą do szpitala. Jak nie wpuszczą nas do szpitala, to będą domy dziecka. Chodzi o morską edukację pluszakową, czyli my wchodzimy z pluszakami na przykład do domu dziecka, opowiadamy o tych pluszakach, bo to są flądry, to są belony. Nie, belony nie mamy, ale mamy flądrę, dorsza, mamy troć, łosoś, mamy szczupaki. 19 zostało i teraz naciskam magiczny przycisk, żeby 3 na mnie spadły, tak jak żeśmy się mówili, jak będzie 5, to ubiorę kask, natomiast do 3, powiedzmy, że do 3 nie trzeba kasku. System liczy, a ja próbuję łapać. Jest, złapałem? Jest! Jest! To nie bardzo chyba pływa u nas w Morzu Bałtyckim. Zaraz zobaczymy. To jest błazenek planisty. Oczywiście każda rybka ma, wiecie, widzicie, wszystko jest. Nówka Hagelsztuken. Oczywiście jest mewa od portu lotniczego w Gdańsku. Dzięki portu lotniczy w Gdańsku. No i dzięki też oczywiście firma Gaby. Zobaczcie, no kurczę, dorsz już taki, wiecie, już porządny, nie? Porządny dorszyk, słuchajcie. Dzieci będą zadowolone. Jak z łowieniem dorszy właśnie u was w Szwecji? Ja parę mniejszych miałem w tamtym tygodniu właśnie.